Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest program Strefy Wpływów. Ja nazywam się Leszek Sykulski, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest Łukasz Bińczycki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dzień dobry, cześć Łukaszu. Witam Cię Leszku, witam Państwa. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać nieco o Tatarstanie, a to wszystko na kanwie książki, której jesteś jednym ze współautorów. Książka pod moją redakcją naukową pod tytułem Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego. Ponad 20 autorów, ponad 500 stron objętości. Łukasz jest autorem jednego z rozdziałów zatytułowanego Proces niepodległościowy Republiki Tatarstanu i polityka władz centralnych ZSRR i Federacji Rosyjskiej wobec dążeń niepodległościowych Republiki w latach 1989-1995. Obszerny rozdział, bardzo ciekawy, poruszający wiele kwestii i etnicznych, i kulturowych, i oczywiście historycznych związanych z dziejami tej Republiki. Myślę, że na początek warto przybliżyć naszym widzom nieco historii Tatarstanu. Tatarstanu, który przecież związany jest z, powiedzielibyśmy, z rosyjskim ośrodkiem siły, używając tej terminologii geopolitycznej, od XVI wieku. Jakbyś mógł przybliżyć naszym widzom nieco z dziejów właśnie Tatarstanu? Cóż, wydaje mi się, że należy zacząć od, to znaczy historia Tatarstanu jest tak długa, jak w zasadzie sięga najazdów mongolskich na Ruś Kijowską. Natomiast wyodrębnienie się organizmu samodzielnego, w miarę samodzielnego organizmu politycznego na terenie Powołża, bo to jest region geograficzny, w którym jest położony w tej chwili Tatarstan, to jest mniej więcej okres 460 do 400. To zaczyna się to od organizmu państwowego nazwanego Kaganatem Tureckim, którego istnienie datuje się na okres 460 do 630 roku naszej ery. Potem przeistacza się to na skutek wpływu Bułgarów, przeistacza się to w Bułgarię Wołżańsko-Kamską, podbitą następnie przez Złotą Ordę i przeistacza się to potem w Hanat Kazański, który jest jednym z trzech państw pozostałości po Złotej Ordzie. To był Hanat Kazański, Hanat Krymski i Hanat Astrachański. I skuteczna polityka władz moskiewskiego ośrodka siły, państwa moskiewskiego, powoduje, że stopniowo wszystkie te trzy państwa zostają opanowane. W XVI wieku Hanat Kazański dostaje się finalnie pod kontrolę Moskwy. Tak wygląda pierwszy okres. Natomiast od tamtego czasu Tatarzy jako poddani carów rosyjskich są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Wyszczególnia się takie trzy okresy w stosunkach między moskiewskim ośrodkiem siły a Kazaniem, czyli niegdysiejszą stolicą Tatarstanu. Dokładnie opisuję to w książce, jak to wygląda. Naturalnie chodzi o relacje na tle i społecznym, i religijnym, dlatego że, no jak wiadomo, religia panująca, religia panującego, to są rzeczy, które zupełnie inaczej wyglądały wtedy
i miały dużo, dużo większe znaczenie. Tatarzy nie wychodzą z tego okresu specjalnie dobrze. Są zdominowani przez Rosjan, przez Rusinów, czy przez Rosjan. I tak to trwa przez dalszą część historii Tatarstanu. Jakie czynniki twoim zdaniem były kluczowe w rodzeniu się tych dążeń do samodzielności politycznej mieszkańców Tatarstanu? Ja myślę, że kluczowym czynnikiem okazało się bardzo, z jednej strony bardzo konsekwentne podejście do swojej odrębności etnicznej i do odrębności religijnej, to z jednej strony, a z drugiej strony, co stanowi jakby drugą stronę medalu, ich zdolność do niezadrażniania kwestii właśnie religijnych z Rosjanami. To znaczy po upadku Hanatu rozpoczyna się okres represji, jakie prowadzą Moskwicini czy Rosjanie wobec Tatarów, będących oczywiście muzułmanami. I Tatarzy nie próbują wtedy, wiedząc, że są bez szans, nie próbują wtedy przeciwdziałać ani zbrojnie, ani żadnym takim aktywnym oporem. Próbują raczej zakonserwować swoje tradycje, nie dość, że religijne, tam zwyczajowe, obyczajowe, to jeszcze polityczne. I tutaj jest, według mnie, to jest kluczowy czynnik, który odegrał rolę w późniejszych, w tym okresie wyszczególnionym w tytule, to znaczy w procesie, w faktycznym procesie niepodległościowym Tatarstanu, czyli tradycje polityczne, które od bardzo dawna mieli Tatarzy, nawet właśnie, które udało im się zakonserwować i utrzymywać i pielęgnować przez cały okres właśnie do XX wieku. To, dlaczego tak uważam? Dlatego, że to nie jest jedyny przykład tego, jak obecność tradycji politycznych, tradycji państwowych w jakimś organizmie politycznym powoduje potem, że jest zarówno wrogowie, jak i nosiciele czy właściciele tych tradycji zupełnie inaczej podchodzą do kwestii odzyskiwania niepodległości, walki o niepodległość i tak dalej, i tak dalej. Mam tu na myśli chociażby Królestwo SHS, czy Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Musi być według mnie bardzo istotny, a tutaj kluczowy jest wątek tradycji politycznych. No właśnie, i w swoim artykule, w swoim rozdziale w naszej monografii powołujesz się także na przykład Czeczeni, opisujesz te tendencje separatystyczne, które pojawiły się w procesie dezintegracji Związku Sowieckiego. Chciałem cię zapytać, jakie twoim zdaniem można wykazać podobieństwa i jakie różnice, jeśli chodzi o dążenia separatystyczne na obu tych obszarach, zarówno jeśli chodzi o Czeczenię, jak i Tatarstan. Jakie podobieństwa, jakie różnice i dlaczego w Tatarstanie nie doszło do takiej eskalacji, twoim zdaniem oczywiście, takiej eskalacji, jaką widzieliśmy w trakcie pierwszej i drugiej wojny, tak zwanej drugiej wojny czeczeńskiej, tak? Mm. No, ja to właśnie staram się bardzo dobrze opisać w moim rozdziale, więc... No, nie uprzedzając oczywiście, ale zachęcając do lektury czy naszych widzów. Jasne. Właśnie zdecydowałem się napisać w ogóle o Tatarstanie, dlatego że to się te dwie historie się nakładają w czasie i medialność konfliktu, w ogóle interwencji zbrojnej w Rosji, Federacji Rosyjskiej w Czeczenii jest, no, przykryła jakby zupełnie to, co działo się wtedy właśnie na Powołżu.
I to jest też jedna z kluczowych kwestii. Jak to się stało, że właśnie Tatarstan no, w zasadzie został, w zasadzie władze federalne wyraziły expressis verbis swoje uznanie dla Republiki Tatarstanu, podczas gdy nic takiego nie nastąpiło w Czeczenii. Jakie są różnice? Są przede wszystkim takie, że w Czeczeni od razu byli nastawieni na konflikt z władzami federalnymi. Nie było w zasadzie... Leszku, słychać? Tak, słyszę. Okej. W Czeczenii w zasadzie nie było... Nie było, żadna ze stron nie była zainteresowana jakimkolwiek politycznym rozwiązaniem konfliktu. Z tego co wiem, od razu retoryka tego konfliktu przybrała bardzo ostrą formę, ostrą i bezkompromisową formę. Natomiast przeciwnie Tatarzy. Prezydent Szajmijew założył, że najlepszą metodą na wyprowadzenie Tatarstanu z federacji, czy jeszcze wcześniej w ogóle ze Związku Radzieckiego, będą posunięcia polityczne, gabinetowe. To znaczy liczono na podniesienie statusu republiki w samym związku i nastawiano się na coś, co historia i politologia notuje jako forward policy, czyli śmiałych posunięć politycznych, które w ogóle nie przybierają zabarwienia czy formy takiej ostrej konfrontacji politycznej, ale później zbrojnej. Myślę, że postacie samych przywódców, czyli Mintimera Szajmijewa i Dudajewa, potem Basajewa w ogóle, też decydują o tym, jak to było, jak to przebiegało. Myślę, że kluczowym czynnikiem też jest stosunek w ogóle do Rosjan. Jak wiadomo, Związek Radziecki upadał, Rosjanie z jednej odnóg wielkiej internacjonalistycznej rodziny, jak to określano społeczeństwo Związku Radzieckiego, nagle przerodzili się w najeźdźców, których nie bronią sowieckie bagnety. Czeczeni przyjęli bardzo wrogą postawę wobec Rosjan niemalże od razu. W Tatarstanie wprost władze tatarskie wprost mówiły o tym, że nie ma dla nich znaczenia mniejszość rosyjska i traktują kwestię niepodległości Tatarstanu na razie wyłącznie politycznie, a nie etnicznie, co oznacza, że bezpośredni byt mniejszości rosyjskiej nie był zagrożony, co już władzom federalnym pozwoliło na złagodzenie kursu polityki wobec władz regionalnych, władz w Kazaniu. Wątek gospodarczy jest również kluczowy, dlatego że trzeba pamiętać, że Tatarstan leży w obszarze rdzeniowym Rosji. To jest około chyba tam 500, ponad 500 kilometrów od Moskwy. To jest obszar rdzeniowy Federacji Rosyjskiej, w którym skoncentrowany jest po dziś dzień bardzo ważne ośrodki przemysłowe, których Federacja Rosyjska nie chciała tracić ani przez uznanie, całkowite uznanie i dopuszczenie do tego, że Tatarstan stałby się niepodległą republiką, ani przez interwencję zbrojną, czyli w zasadzie zniszczenie tego.
No właśnie, odnosząc się do tego, co powiedziałeś o znaczeniu i historycznym oczywiście i tym gospodarczym, ale też powiedzielibyśmy po prostu geopolitycznym, w znaczeniu geopolityki wewnętrznej Tatarstanu, jak oceniasz takie głosy, które pojawiały się od czasu do czasu, mówiące o potrzebie policentryzacji władzy w Federacji Rosyjskiej, czyli nie chodzi tutaj o decentralizację, ale o przeniesienie części urzędów centralnych z Moskwy na przykład do Sankt Petersburga, Kazania i Nowosybirska. Czy i jak oceniasz w tym kontekście, oczywiście o czym także napisałeś w swoim rozdziale, dalsze ewentualne, powiedziałbym, tendencje separatystyczne, czy też dążenia do zwiększenia autonomii Tatarstanu? Tatarstan jest związany z Federacją na podstawie umów bilateralnych sporządzonych w okresie 1995-2005, które nie zlikwidowały de jure pozycji Tatarstanu względem federacji, ale zlikwidowały odrębność tatarską de facto. I teraz jakby to, jeżeli chodzi o właśnie spolicentryzowanie rosyjskiego ośrodka siły, który się, wiadomo, koncentruje w Moskwie, nie wiem, jakie konsekwencje by to mogło przynieść. Rosja, z tego co możemy obserwować, reagowała zawsze źle na próby decentralizowania ośrodka siły. Wydaje, można przyjąć taki łatwy wniosek, że Rosja, będąc krajem tak olbrzymim i tak zróżnicowanym, może być utrzymana przez jeden ośrodek siły właśnie tylko dzięki daleko posuniętej decentralizacji. To by mogło dla Tatarstanu, byłoby to bardzo korzystne oczywiście. Tatarstan przez zakonserwowane tradycje państwowości, suwerenności, przez to, że ludzie faktycznie pamiętają okres właśnie tego procesu niepodległościowego, który przebiegał tam w ogóle bardzo, bardzo spokojnie, zupełnie bezkrwawo, zupełnie spokojnie i w poszanowaniu zasad pokojowego administrowania sytuacją polityczną, byłoby to, myślę, dla nich korzystne. Z kolei musimy pamiętać też, że mamy całkiem niedaleko od siebie kraj, który również ma ambicje zebrania wszystkich narodów, które etnicznie przynależą właśnie do tego organizmu, i to mam na myśli tutaj Turcję. Tatarom etnicznie jest, Tatarze są ludem turkuckim, to znaczy pochodzą z tego samego etnicznego pnia, co Turcy, Azerowie i tak dalej. Etnicznie jest im bliżej właśnie do Turków. Turcy pod władzą Erdoğana mają ambicje do najpierw zebrania wszystkich ziem należących do Imperium Otomańskiego, a potem dalekosiężną ich ambicją jest prawdopodobnie zebranie czy uzyskanie dużego wpływu we wszystkich wspólnotach, we wszystkich społecznościach, które pochodzą z, które są etnicznie zbliżone właśnie do Turków. Nie wiem, czy to by nie wpędziło oba kraje w etniczny konflikt. Przez etniczny konflikt rozumiem tutaj rywalizację polityczną, nie militarną oczywiście. I no nie wiem, jakby się to mogło... Myślę, że tematyka oczywiście
konfliktów etnicznych, struktury etnicznej, nie tylko przecież Federacji Rosyjskiej, ale w ogóle na obszarze Eurazji jest niezwykle ciekawa i niezwykle ważka. Myślę, że twój rozdział stanowi bardzo ciekawy przykład poruszania właśnie tematyki etnicznej z perspektywy, przez pryzmat geopolityki. Dziękuję ci dzisiaj za rozmowę. Państwa z kolei zachęcam do lektury rozdziału Łukasza Bińczyckiego poświęconej tendencjom separatystycznym Tatarstanu na początku istnienia Federacji Rosyjskiej, no i oczywiście też w końcu istnienia Związku Sowieckiego. Książka Geopolityka Rosji i Obszaru Postsowieckiego, wydawnictwo Zona Zero, Warszawa 2020. Polecamy tę książkę. Na dzisiaj dziękuję ci jeszcze raz, Łukaszu. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.